Siemanko, witajcie w kolejnej serii na moim kanale. Tym razem będzie to Resident Evil 7. Najbardziej epicka seria na moim kanale, jaka była ostatnio, a może i nawet w historii kanału, nie wiem. Okaże się to w praniu, ale jedno wiadomo, będzie po prostu mega. Gra zapowiada się rewelacyjnie, wracają do korzeni, mam nadzieję, że nie zawiedziemy się i będziemy znakomicie się bawić. Zapraszam do gry. Oczywiście, że normalny, nie będę sobie ułatwiał. Just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Siema. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. What? Stay away. Dobra. Zaczyna się ciekawie. Numer wybierany, Here? Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Ale to mi śmierdzi na już ten wylot. Kościuwa nie żyje 3 lata. Dobra. Kościuwa nie żyje 3 lata, nie? I nagle dzwoni, że mam po nią przyjechać, odnalazła się i nie wiadomo gdzie ja mam do niej przyjechać, tak? Jak to mi śmierdzi na wylot już. Jak ja tutaj już czuję. No ale dobra. Aha, super. I co w związku z tym? Dobra, przejdźmy się. Pójdźmy na spacer. Ale nie lubię takich przechadzek po lesie. Jak ja to kuźwa kocham, jak ja wiem, że coś się tam wydarzy, nie? No to po prostu I know it. Mamy mansion. A, znajdź Mię, na V sprawdzamy, okej. No dobra, na razie nie jest źle. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Chociaż na początku. Mógłbym to otworzyć? No pewnie, że nie. No tak łatwo to nigdy, nie? Nie. Nie ma! Co? Dobra. Nie wiem po co ja drugi raz sprawdzam. Tak łatwo to nie ma nigdy. Co mi zostaje? No nic. Idź w dół. W głąb. No. Super. A. No, żebym nie wiedział. Ale tu jest jakiś samochód. I ja bym chciał go
No przydałoby się w sumie sprawdzić. Tu nie przejdę, nie? No dobra, nie przejdę. Ale mogę go otworzyć. Jak tam będzie zombie krew. No, dobra, mam. Dobrze, że nie było. Aha, obróć, o. Dołącz do nas. Mogę inaczej obrócić. O, join us, no. Aliga. Tory w kanałach, odcinek 17. Projekt zbadaj ten widzący dom w Louisianie. No dobra. To ten dom. To nie jest ten, tak? Tutaj, ten. Super. Chłopie! Gdzie ty się pakujesz? Ja ci mówię, get out stąd, bo dosłownie będzie ciężko. Przyjmij jej dar? Zużyli ją na ofierze, czy jak? Bo to nie jest fajne. Dobra, tu nic nie ma. Kolejne muchy CC. Co to kuźwa ma być? Jak mi coś wyskoczy, to nagrywam pół do trzeciej. Poświęcam się. Więc proszę o lajki. Dziękuję. Nie no, ale tak serio to fajnie by było, jakbyście zalajkowali ten film. Trafiłby do szerszego grona odbiorców. Skomentowali, czy wam się seria podoba. No i zapraszam do oglądania. A my lecimy dalej. Bo mnie się to coraz bardziej przestaje podobać. Jak mi się to w ogóle nie podoba. Nie no, gra mi się podoba, nie? Ale ta sytuacja, w której obecnie jestem, nie bardzo. Dobra. I co, ja tak cały odcinek będę chodził po lesie? Oby nie. Co to ma być? Przepraszam bardzo, ale co to ma przedstawić? Ja może podejdę do tego najpierw. Jezus! Nie straszcie już mnie na początku. Dobra. Ale co to ma przedstawiać? Przyjrzyjmy się. Takie jakieś dziwne. Piły. Kości. No kucnę, no bo co zrobię? Okej, wstań. Okej. Demo wam powiem teraz w tym momencie, póki się nic nie dzieje. Chodziło mi na full. Totalnie. Aż byłem zdziwiony, nie? Ale powiem wam, że pełna wersja, no... podwyższa trochę wymagania, no i nie chodzi na full, ale średnie są, więc da się grać. Jak te ptaki tu nie żyją? Im bardziej idę w głąb, tym bardziej się boję. W sensie ja się nie boję, nie, ale... No nie może, tu mam zaskoczyć, że tu nie będzie drogi wyjścia stąd. No trudno. Na żywioł. Halo? Jest tu kto? Where are you? Cokolwiek? Hello? Anybody? Is here? Not? Na pewno? Zajmij się, mam jakąś latarkę? Nie mam żadnej latarki, no bo po co mi latarka, no wiadomo. A, coś mam. Dobra. Dobra, obejrzę się w każdej zakamarek i mi coś wyskoczy, na pewno.
Otwórz. Otwórz. Jak ja tu byłem w demie chyba. Chyba. Głowy obciąć nie dam. Okej. Siema. Co my tu mamy? Okej. A mogę to sobie sprawdzić na przykład? A, którego chcesz użyć. A to ja nie chcę żadnego używać. Nie. To później użyję, ale... No. Dobra, jestem w jakiejś haciendzie. Otwórz to. Aha, a tam ręka mózg na ścianie. Okej. Okay. Potwierdzimy wszystko. Co my mamy? Zdjęcie. Tylko takie... spalone. Nie chcę nic użyć, bo tu nawet nie mogę. To mam jakąś e-mail, wiadomość. Jak tu się wszystko rusza? Super. Plan wejścia. Zginięć w ciągu 2 lat. Okej. Co tam będzie? Czemu mnie to nie dziwi? W demie było to samo. Jak ja w tej chacie byłem w demie. Okej, tu nic nie ma. Jeszcze podejdę do obrazów, może coś. Nie, dobra. Halo? Kogo nie ma? Mam nadzieję. Jak mi tylko ktoś z góry wyskoczy, zabije, nie? Nic nie ma. Ja lepiej pójdę na dzień na górę. Pójdę na górę. Jak to bezpieczeństwo sprawdzić? Dobra. Co to? Zaraz. Okej. Okay. Kazeta wideo opisany dom Dalej 1 czerwca. Okej. Okay. Da się to potwierdzać? Nie, bada się. Dobra. A, miejsce zapisu. Dobrze, zapiszmy. Okej. Okay. To zapisane. Czyli przy takich kaset... nie wiem, otwaraczach kasetonowych, tak to mogę nazwać. Pewnie tak. Zapisujemy grę. Okej. Jak mi coś tu wysko... jak tu nic nie ma. Prawo, lewo, ence, pęce, który i ręce. Dobra, trudno. Telewizor, hele. Tu nikogo nie ma. Pokaż. Jak to jest ta jego żona? Tu? O. A tu pewnie leży jego żona i jakiś gościu. Który ewidentnie pewnie będzie chciał mnie zabić. Może ja drzwi zamknę. Nie da się. Zamknij. Okej. Okay. Zamknąłem. O. Tu nic nie zrobię. Bynajmniej nie teraz. Grać chyba nie będę, nie? O, kolejne zdjęcie. Jakie zdjęcia będę zbierał, to tak trochę... O, kaseta.
To pokaż mi, co tu mamy. No. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Stare nagranie. Bo jakoś nie jest dobra. Aha. O. Nagranie mogę też chodzić? Zajebiście. We do a walk through the inside first. Then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ty, nie szczekałem tymi dupami, ale ja bym się nie udał w opuszczone jakieś miejsce. Czort wie, co tam się kryje. Are we rolling? Now let's go. Idiotyzm. Get out of the way. Wbijaj tam na Rambo, Jezus. Why are we in hell this time? Do you ever prep? Jak ja w tym odcinku już wchodzę tu drugi raz. Spooky sound. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Okay. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. Co? Garnek mam sfilmować ci? Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. No to ty trzeba sfilmować, że weszłeś w gówno jakieś? Nie ma sprawy. Kiedy lubię filmować, jak ktoś w gówno wpadnie, nie? Najlepsza robota. Co się stało? Nie czuj się tak. No poszedł swoimi drogami, no. Za potrzebą pewnie. Okay. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Tam u góry coś może, co? No ale idźmy za tym gościem. Ja bym do góry poszedł najpierw. What the fuck was that? Did you hear that? No, słyszałem. Ciężko było nie słyszeć. Ty, może nie otwieraj. Andrzej! Where the fuck is he? Andrzej, where are you, man? Where are you? Sam się zastanawiam. Może zamknę drzwi? Co ty? Komin ogląda? Co ty kominiasz jesteś? To taka zamiana, jakieś przejście tajemnicze. Da się to zamknąć? Nie, da się. Terapię przez program, okej. Okay. Strach cię obleciał, miękko w gaciach. Dobra, kuczniemy. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first.
Ale jak ja mam sfilmować, jak ty bohatersko schodzić na... Dobra, w sumie to ma trochę sens. No to co, schodzę, nie? Najwyżej mi coś zeżre. Oby nie. Dobra, to co? Złodzisz? O, jest nasz kolega, chodź. Chodź. Pff, nie, to nie. Jak ty miałeś? André! Dobra. Kto to idzie? Ej, gościu, zostaw mnie. To chyba koniec jego marnego życia. No. Jesus. No to by wyglądało. Dobrze, że mam zamknięte drzwi. No dobra. Chciałbym jeszcze. Pokaż ten portret. To chyba właściciele. Aha. No nie, pierdol. Że tu coś mnie zje. Czekaj, bo tu coś. A właśnie. Jak tu była wajcha, herę. No właśnie. Okej. Okay. Ale tam jest jeszcze. Ja bym tam na razie nie wchodził, bo tam jest jeszcze. Jeszcze. No wiecie o co chodzi. Halo? Są jeszcze drzwi. No to fajnie się cofnąłem. Zamknij te drzwi. Ja ci wręcz nakazuję. Dobra. Idziemy. No co, schodzimy, no. Jak ja się tutaj zaraz, kurde... Prędzej ja się połamię, niż mi ktoś coś zrobi. Co my tu mamy? Nie wiem, jakieś worki. Z tym nie da się nic zrobić. Okej. I co, nie gadać, ja muszę pływać. Uwielbiam to. A tu będą te aligatory pewnie. Co czytałem. A mogę szybciej? Sorry, mikrofon ruszyłem. Mogę szybciej? Nie, nie mogę. Jak ja pływam pod fundamentami domu. Wow. No nieźle. Dobra, a może byś się przesunął tak. Mamy tu coś? Nie? Okej. Tu nic nie zrobię. Da się te drzwi zamknąć? Tak dla bezpieczeństwa. Okej. Tu nic nie ma. Co my się bawimy? W piłę? Jigsaw tu jeszcze co? No. Dobra. Było zapisywanko. Więc w
W tym momencie ja zakończę dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podoba seria z Residenta Evila 7 i chcecie więcej odcinków, pewnie będzie, nie? Nie mówię, że nie. Na pewno będą, ale jeśli wam się podoba, lajkujcie dla zasięgów, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie kanał po więcej materiałów na moim kanale i po więcej Residenta, po więcej wszystkiego, no to linki społecznościowe w opisie, Instagram, Snapchat, grupa na Steam, grupa na Facebooku, wszystko co tylko potrzeba w opisie. Zapraszam, bo warto. I do następnego odcinka w Resident Evil 7. Siemanko! I can't stop.